Siemka, witam was serdecznie w pierwszym odcinku recenzji modów LS 2013. A dzisiaj jest ze mną Ziomek, siema. Noh, który będzie w drugim, może trzecim odcinku. Zobaczymy, kto jeszcze się zgłosi. Na pewno będzie Phoenix. A dzisiaj będziemy recenzować traktor, a dokładnie Steyra 4095 Compact. no, a niestety tour to jest od John Deere'a. No ale zawsze jest. Ale jest do tego poczepianie, żeby tour był, więc. Ale najpierw powiemy, co się wyglądzie. Także co? No, wygląd jest. Bardzo ładnie wykonane tekstury. Tak, jakby powiedzieć, realnie. No tak. Niestety nie ma dirt moda, więc się nie brudzi. No. I tury musimy sobie ściągnąć, albo Pobrać. ściągnąć z jakiejś stronki tam osprzęt do tura, albo ładowacze takie różne, tam może będzie. I jeszcze w pasce tego ciągnika są dodatkowe te koła wymieniane. Ale to nie będziemy demonstrować może. Nie, nie ma takiej potrzeby, bo po prostu są takie wąskie jeszcze i bliźniaki. Tak, zaczynając od zalet, to wygląd, animacja tylnych siłowników. I jeszcze właśnie chciałem wam zademonstrować tutaj. To ja muszę O wyjść, żeby właśnie, było. jak podchodzimy tak troszeczkę z daleka, bo jak podejdziemy bliżej, to nie działa, widzicie? Klikam i nie działa. O, dalej to tak, o. Gdzieś na taką odległość i dopiero działa. Tak samo jest z drugimi drzwiami. Podobnie chyba. Nie. Mogę otwierać. Nie, odsuń się dalej się odsuń, będzie działało. Nie. Mogę tylko tamte otwierać. Chwila, muszą się to otwierać, bo nas. O, chodź. Zobacz. No, otwierają się, widzisz. Wszystko to jest fajnie wykonane. Tylko tylnego zaczepu nie ma ruchomego. Tak, nie ma ruchomego. Właśnie, animacja tylnych. To jest fajna rejestracja. KR pisze. Jakby krakowska, co nie? No I nawet właśnie. podświetlana, zobacz. Podświetlana jest. O, no fajnie zrobione. To fajnie zrobione wszystko, tylko właśnie wszystko by było dobre, jeżeli by był ten skrypt na licznik. Bo mogę to zobacz, popatrz. Zapal światła, bo zobacz, jak fajnie podświetlana jest. Na zielono są podświetlane. I jeszcze brakuje mi tu tego skryptu. Licznika. Nie. Że po prostu klikasz sobie na panelu myszką. Spację klikasz. A najbula ice. No właśnie, jakoś tak się nazywał. Zademonstruję wam. O, odpalił. Opuścimy to lepiej. O, i tutaj wszystko fajnie jest, fajna w ogóle grafika tego licznika, ale w ogóle nie ma licznika, ile pokazuje, ile jedziemy. I to jest troszeczkę złe. A zaczynałeś może od błędów. To w tym momencie widzicie, jak z pługiem śnieżnym. Próbowaliśmy po prostu grać tak normalnie, pograć sobie. I po prostu tak, a nie inaczej zachowywał się ten traktor z pługiem śnieżnym. I mnie gnębi jeszcze właśnie przedni tuz. Powinien być rozkładany, nie wiem, ze środka na guzik albo coś. Zobaczę. Nie ma. Nie, są tylko światła przednie, tylne. No Halogeny kurde. właśnie są też. I No i kogo tyle. to. Wszędzie światła są. Przedni tuz mnie gnębi, bo po prostu jak się podłącza coś do przodu, to po prostu To on się sam przód. rozkłada. No sam rozkłada, wiem, ale po. Można zauważyć, że skacze albo tył podnosi, albo całe się podnosi, wiesz, skacze. No to zależy jeszcze jaką maszynę podłączyć, ale bynajmniej my taki błąd zauważyliśmy przy tym pługu. A resztę. Nie mamy tutaj żadnych.
No ładnie wykonanie. Ja bym za ten stawił czwórkę. Cztery. Mocne cztery bym za ten mod postawił. No, mocne 4 na 5. No bo mod jest taki idealny na małe gospodarstwa. No, bućkowo to my teraz jesteśmy na Agropomorze. Agropomorze, nie wyjawia jakie to Agropomorze, które weszło ostatnio. Wyjawiłeś. Dobra, więc dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tej recenzji, a był dzisiaj ze mną Ziomek. A głównym bohaterem do recenzowania był Dair. No. A oczywiście ja byłem Rolowa 2014 już, bo zmieniłem nazwę kanału. Co roku tak będzie. I dziękuję wam serdecznie do następnego odcinka, a będzie w następnym odcinku będzie recenzowana. Zobaczycie w następnym odcinku, żeby było większe napięcie. Prawda? Tak, tak. No, więc siemka. Cześć.